Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość i społeczność w Duchu Świętym. To apostolskie życzenie niech stanie się udziałem każdego z nas dzisiaj. Nie wyobrażacie sobie, jak trudno jest podjąć decyzję, o czym mówić. A dzisiaj to szczególnie miałem wielką trudność. Nawet dzisiaj rano żona pytała mnie, wiesz już, o czym będziesz mówił? Moi drodzy, jest tak wiele rzeczy, które chciałbym powiedzieć, które trzeba by powiedzieć, ale trzeba pewne rzeczy wybrać. Wierzę, że Pan Bóg, rozumiejąc pewne sytuacje, kierować będzie moimi ustami, moim językiem i również waszym uchem, aby każdy słyszał to, co jemu jest najbardziej potrzebne. Wiecie, Biblia jest taką uniwersalną księgą i wiemy o tym bardzo dobrze, że w pierwszym rzędzie była napisana do konkretnych ludzi w konkretnej sytuacji. I to jest jej pierwszy cel powstania. Drugim celem jest jej uniwersalne zastosowanie ponadczasowe, ponadnarodowe, nigdy nie tracące swej aktualności. Jednym z fenomenów Biblii, tych fenomenów jest kilka, ale jednym z fenomenów Biblii, których doświadczam, a wierzę, wy również doświadczacie, że Biblia jest księgą, której czytanie nie nudzi się. Mimo że czytaliśmy pewne fragmenty wiele razy, wracamy do nich i są one jednakowo atrakcyjne, jednakowo interesujące, jednakowo ciekawe. Dziękuję, że potwierdzacie to swoim wyrazem twarzy. Owszem, myślę, że też zgodzicie się ze mną, że są w Piśmie Świętym takie fragmenty ulubione, do których z wielką przyjemnością i wiele razy wracamy. Macie takie fragmenty? Ale są też takie fragmenty nielubiane, niechciane, które nawet czytając pomijamy. Do takich fragmentów należą długie rodowody z imionami trudnymi do wypowiedzenia czasami, czy jakieś inne szczegółowe opisy kronik historycznych. Dla przykładu chciałbym powiedzieć, czy zacytować fragment listu do Kolosan. Pierwszego rozdziału. Paweł pisze do Kolosan i wydaje przepiękne świadectwo. Od trzeciego wersetu w pierwszym rozdziale czytamy: dziękujemy Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie do wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które do was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was. Piękne świadectwo. Miło się czyta. Chciałbym, żeby takie świadectwo mogło być wydane o każdym zborze, również dzisiaj. O zborze w Wiśle, o zborze w Warszawie, w Tokio, gdziekolwiek na świecie. Pierwszy list do Tesaloniczan, dwie kartki dalej.
Od wersetu drugiego w pierwszym rozdziale czytamy: Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud, miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem Ojcem naszym, wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy przed wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w całej Wiśle i w Polsce. Coś źle przeczytałem? Dobrze, nie? A, fajnie, takie słowa miło czytać. No ale otwórzmy Galacjan, rozdział 3 i werset 1. O nierozumni Wiślanie, nierozumni Galacjanie. Nie, to nie o nas. Nie? Nie pasuje. Nie. Widzicie, my dzisiaj mamy ten komfort, że czytając Biblię, możemy sobie wybrać ten fragment, a ten przyjemniej brzmi, a ten fajniej. A otwórzmy Księgę Izajasza, 58 rozdział. Księgę Izajasza, 58 rozdział. Pierwszy werset. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i powiedz mojemu ludowi, jak jest dobry, jaką ma wielką wiarę. Nie tak? Znowuż z innej Biblii czytałem. Nie, byłoby przyjemniej, gdyby tak to Izajasz powiedział, gdyby tak Pan Bóg powiedział. A Bóg powiedział do Izajasza trochę inaczej. Podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Nie, nie, Panie Boże, litości, nie obnażaj tego tak. Kochani, stawiam wam bardzo rzeczowe pytanie. Czy chcecie, żebym wam mówił miłe rzeczy, czy prawdę? Chcieliście. A będzie bolało. 30 rozdział Księgi Izajasza. Otwórzmy. Werset od 8. Teraz idź, Bóg mówi do proroka. Napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze i niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym. Gdyż jest to lud przekorny. Synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana. No to nie my. Nie, to na pewno nie my. Którzy mówią do, i tutaj nieszczęśliwe słowo w przekładzie warszawskim, bo słowo jasnowic ma różne konotacje, słowo hebrajskie ponad wszelką wątpliwość mówi, używa określenia, którzy mówią do proroków, nie miejcie widzeń, a do wieszczów, nie wieszczcie nam prawdy. Mówcie nam raczej słowa przyjemne. Wieszczcie, czy prorokujcie, rzeczy złudne, ale przyjemne. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. Hmm.
nie, nie, to nie prorokuj. To było o nich. To nie o nas. A przynajmniej nie o mnie. Nie, nie. O mnie na pewno nie. Panie Boże, dziękuję Ci za te słowa, które kierujesz. Kierujesz je do mnie. Na kanwie tego krótkiego wstępu i tego szerokiego spojrzenia na wszechstronność Biblii wiem, że w moim życiu są chwile, kiedy Bóg ma dla mnie słowo uznania i pochwały. Ale są takie chwile, kiedy ma do mnie słowo ostrej nagany. I myślę, że do każdego z nas. Jaka jest Twoja chwila dzisiaj? Czego potrzebujesz? Bóg wie, Duch Święty wie. I wierzę, że On będzie tłumaczem tych słów, które będziemy dzisiaj otwierać i czytać przez chwilę, aby wyjść naprzeciw naszym potrzebom. Bo zmęczonemu trzeba powiedzieć: usiądź i odpocznij. Ale bat na grzbiet leniwego. Moi drodzy, sam Pan Jezus powiedział, i to częstokroć przytaczał, że to, co przeszkodzi niektórym ludziom wierzącym w wejściu na nową ziemię, i to jest powszechny problem, pamiętacie? Wiecie co? Takie dwie cechy. Żeby wam przybliżyć, powiem, że to Pan Jezus wiele razy przytaczał, wiele razy na to wskazywał, i to zarówno w przypowieściach, w mowach ilustracyjnych, jak również w rozmowie wprost. Otworzymy rozmowę wprost. Wielu z was wie, jak przebiegała rozmowa po zmartwychwstaniu, gdy dwóch z uczniów wracało do Emaus, 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 13 wersetu ta historia jest opisana. Oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy, i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce od piątku minionego. A gdy tak rozmawiali nawzajem, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi, lecz oczy ich były zasłonięte tak, że nie mogli go poznać. I rzekł do nich: cóż to za rozmowy idąc prowadzicie ze sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł: czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im: co? Oni zaś odpowiedzieli: z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem, mocarnym w czynie, w słowie, przed Bogiem, wszystkim ludem, jak arcykapłani, zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci, ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak wszystkie nasze nadzieje leżą razem z nim w grobie. Wyobrażam sobie, że tych dwóch uczniów szło i tacy przygnębieni mówili: wiesz, ci nasi uczeni w piśmie to jednak mieli rację. Co uczony, to uczony. Oni mówili, że ten Jezus to oszust, a myśmy się tak dali nabrać. Co my teraz zrobimy? Jak my się pokażemy wśród sąsiadów? Mówiliśmy, że to Mesjasz, że On odbuduje Królestwo Izraela, że On będzie Królem Izraela. A nasze nadzieje leżą w grobie razem z Nim. Dał się ukrzyżować. I tak rozmawiali
ze sobą i dołączył się nieznajomy. I tak dalej relacjonowali z entuzjazmem o tym wszystkim, co się stało. Ów nieznajomy, nierozpoznany towarzysz podróży, 25 werset, rzekł do nich: o biedni, rozczarowani, kochani, wierzącym ludzie. Ja celowo częstokroć kontrastuję pewne rzeczy, odczytując tekst. Wiecie, tu są te dwie cechy zebrane, które staną na przeszkodzie niejednemu człowiekowi. Ja nie wiem, jak ja bym zareagował, gdyby nieznajomy człowiek, dołączając się do rozmowy, w pewnym momencie pozwolił sobie ocenić: głupi i gnuśnego serca. Jakim ty jesteś, że mnie tak oceniasz? Jakim prawem ty mnie oceniasz? Znasz mnie? Pierwszy raz się widzimy, ja ciebie pierwszy raz na oczy widzę i ty mnie w taki sposób... Ja nie wiem, jak bym zareagował. Kochani, niejednokrotnie, czytam dalej, 27 werset: i począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Ale oni jeszcze nie wiedzieli, z kim rozmawiają. Cały czas nie wiedzieli, z kim rozmawiają. Ale mówiąc kolokwialnie, słuchali go z otwartą buzią i oświadczyli, że ich serca pałały, gdy im pisma otwierał. 32 werset. Czyż serca nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Kochani, w refleksji nad tym fragmentem często wyrażam takie słowo: szkoda, że Łukasz nie zapisał chociaż dwóch, nie mówiąc już sześciu przykładów, jakie fragmenty Pan Jezus przed nimi otwierał. Nie szkoda wam? Nie byłoby nam przyjemniej? Oczywiście. Ale wiecie, dlaczego Łukasz tego nie napisał? Bo każdy z was musi mieć swoje własne Emaus. Musi przeżyć takie rozczarowanie i usłyszeć te dwa przymiotniki z ust samego Pana Jezusa, nawet nierozpoznanego. I nie po to, żeby się obrazić, nie po to, żeby się żachnąć: a kim ty jesteś? Ale po to, żeby spuścić głowę i posłuchać, co ma mi do powiedzenia. Jeśli nie przeżyłeś jeszcze swojego Emaus, to jest to przed tobą. To jest to przed tobą. I na kanwie tych słów, moi drodzy, chcę powiedzieć wam, się połączyć pewną myśl, że jednym z problemów, powszechnych problemów, jest problem kryzysu twojej tożsamości. Cóż to takiego tożsamość? Tożsamość, moi drodzy, to nic innego jak bardzo szeroka odpowiedź na bardzo krótkie, proste pytanie: kim jesteś? I począwszy od twojego imienia nadanego ci przy urodzeniu, poprzez pamięć imienia swoich rodziców, daty urodzenia, adresu, to zawsze rodzice pierw uczą dziecko od maleńkości. Jak masz na imię i gdzie mieszkasz? Bo w razie, gdyby ktoś cię znalazł, gdybyś zagubił, żebyś wiedział, żebyś znał swoją tożsamość. A potem, moi drodzy, to jest utożsamianie się z kimś, czymś.
To jest Twoja tożsamość zawodowa, to jest Twoja tożsamość płciowa, która dzisiaj jest strasznie zakłócona i zakłócana. To jest Twoja tożsamość środowiskowa, społeczna. To jest Twoja tożsamość rodzinna. Ludzie bez tożsamości to ludzie zagubieni. Ludzie znikąd to bezdomni. Bez rodziny, bez miejsca. Kim jesteś? I chciałbym wam powiedzieć, mówię, że istnieją takie trzy stany kluczowe, które świadczą o kryzysie tożsamości. Wcześniej jeszcze chcę powiedzieć, przywołać zdanie jednego z znanych psychologów XX wieku, Erika Eriksona, który definiując tożsamość powiedział, że tożsamość określa relacje. I tenże psycholog powiedział, że tożsamość określa dwa rodzaje relacji. Relacje z samym sobą i relacje z otoczeniem. A ja dodam do tego, i myślę, że zgodzicie się ze mną, że chrześcijańska psychologia mówi, że tożsamość określa trzy rodzaje relacji. I już chyba domyślacie się, o jakim trzecim rodzaju myślę, o którym Erik Erikson zupełnie nie wspomina. To jest relacja z Bogiem. A więc twoja tożsamość reguluje relacje z samym sobą, bo wielu z was jest skłóconych sami z sobą. Wiecie, jeśli kłócisz się z drugim, jeśli mąż kłóci się z żoną, to znaczy, że jest skłócony sam z sobą. Ma nieuregulowane relacje z samym sobą. Nieuregulowane relacje masz wtedy, kiedy mówisz, że nie cierpisz siebie, że nie kochasz samego siebie. Nie mylić miłości samego siebie z egoizmem, bo egoizm to nie jest miłość samego siebie. Musisz to zdecydowanie odróżnić. Pamiętajmy, że przykazanie, które... Czy dwa przykazania główne, tytularne powiedziałbym, tytułowe, znamy je. Będziesz miłował Pana Boga Twego nade wszystko i tam nawet jest wymienione są cztery elementy z całej myśli, z całego serca, z całej duszy i z całej siły. A bliźniego swego jak siebie samego. To określa relacje. To określa trzy rodzaje relacji, bo pamiętaj, bracie i siostro, chłopcze, dziewczyno, jeśli nie kochasz samego siebie, to nie będziesz umiał kochać bliźniego. Niektórzy mówią, nie, nie, ja siebie nie kocham, ale bliźniego oczywiście kocham. Wiecie, uwierzyłbym w to, gdyby ktoś mi udowodnił, mówiąc tak kolokwialnie, masz w domu instrument, nie umiesz na nim grać, a przyjdziesz do mnie, taki sam instrument, będziesz umiał na nim grać? Jeśli nie umiesz na swoim zagrać, będziesz umiał zagrać na moim? Dlatego miłość do bliźniego jest odbiciem twojej miłości do samego siebie. Jeśli samego siebie nie kochasz lub źle kochasz, nie będziesz kochał bliźniego swego dobrą miłością. A miłość do bliźniego jest odbiciem miłości do Boga, bo Jan napisał, pamięciowo przypominam z 4 rozdziału, jeśli mówisz, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, a brata, którego widzisz, nie miłujesz, kłamiesz. Bo jakżeż możesz miłować Boga, którego nie widzisz, jeśli brata, którego widzisz, nie miłujesz? A co to jest miłość? To jest relacja. Kryzys tożsamości. Tenże psycholog powiedział, że badania wykazują, że każdy człowiek w życiu przeżywa mniej więcej 7 trudnych okresów kryzysowych, kryzysu tożsamości. Kim jestem?
kim jestem. Trzy pytania, jakie w związku z tym stawiamy, czy stawiane są, świadczące o kryzysie tożsamości. Pierwsze pytanie brzmi, a postawił go wielki człowiek wiary, kiedy przeżywał kryzys, kiedy przeżywał kryzys tożsamości. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział trzeci. A, już wiecie, bo jak mówimy Księgę Mojżeszową, to któż tam może być, jak nie Mojżesz? No chociaż tam jest wielu. Ale w trzecim rozdziale akurat jest o Mojżeszu powiedziane. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział trzeci. I tam czytamy, że Bóg pojawił się w krzewie gorejącym, ukazał się Mojżeszowi w nadzwyczajnych okolicznościach, aby powołać go do spełnienia pewnej misji. 10-11 werset tylko przeczytamy z trzeciego rozdziału. Macie otwarte Biblię? Śledzicie? Nadążacie? Pamiętajcie, otwarta Biblia dwa razy głośniej mówi. A tak na marginesie zachęcam was. Powiedzcie mi, ilu z was czyta w domu Biblię głośno? Dziękuję. Zachęcam wszystkich, oprócz tych kilku rąk, które się podniosły. Czytajcie Biblię głośno. Sami dla siebie. Czytajcie Biblię głośno. Czytamy 10-11 werset. Przetoż teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga. Tak jest, Panie Boże, jestem gotów, idę. Kiedy mam iść? Dziś czy jutro? Proszę? Nie? Aha. Byłoby fajnie, jakby tak Mojżesz odpowiedział. A Mojżesz, mimo tego, czego doświadczył, mówi do Boga, kimże jestem? Wiecie, świat ten przekonuje cię, że jesteś zerem, a nawet mniej niż zero. I ludzie w to wierzą. Człowiek o zaniżonym poczuciu wartości stawia pytanie, kimże ja jestem? No kimże ja jestem? Nikim. I tak wpędzamy siebie samych i siebie innych w poczucie bezwartościowości, w poczucie zaniżonej oceny samego siebie. Kimże ja jestem? Mojżesz miał kryzys tożsamości. Nie wiedział, czy jest Egipcjaninem, czy jest Izraelitą. To był jego kryzys tożsamości. Urodził się, znał swoją historię narodzin z pewnością, ale wychowany był na przyszłego faraona, króla Egiptu. Całą młodość, no bo wczesne dzieciństwo spędził i ten najważniejszy w życiu okres, to dzieciństwo spędził w rodzinie swojej biologicznej i duchowej. Później został przetransponowany do innego środowiska, przeżywał kryzys tożsamości i pytał, kimże ja jestem? Kimże ja jestem? Drugi wielki człowiek stawia identyczne pytanie. Przeczytajmy pierwszy kronik, pierwsza księga kronik, rozdział 17. Pod koniec życia król Dawid, który miał wiele wspaniałych rzeczy, ale też narobił mnóstwo różnego rodzaju problemów. I prorok Natan przyszedł do Dawida. Czytajmy 15 i 16 werset. Zgodnie z wszystkimi słowami, zgodnie z całym tym widzeniem przemówił Natan do Dawida, a wtedy poszedł król Dawid, usiadł przed Panem i rzekł, kimże ja jestem, Panie Boże, a czym mój dom, że mnie przyprowadziłeś aż dotąd?
pomyślał o swoim pochodzeniu. On nie miał pochodzenia królewskiego. On nie miał pochodzenia królewskiego. I kiedy tak przeanalizował swoje życie i tak wspomniał sobie swoje wzloty i upadki, wtedy usiadł przed Panem i powiedział: kimże ja jestem, Panie Boże? Wiecie, dobrze tak czasami usiąść przed Panem i postawić Panu Bogu: Panie Boże, powiedz mi, kim ja tak na dobrą sprawę jestem? No wiem, jakie mam imię, jakie mi rodzice nadali. Aczkolwiek wiecie, imię to nie jest tylko taka nazwa. My dzisiaj nie znamy znaczenia imion. Pamiętajmy, że kiedyś Pan Bóg zmieniał ludziom imiona. Imię to jest naprawdę coś ważnego. A ludzie też mieli zwyczaj zmiany imion. Gdy Babilończycy wzięli do niewoli Izraelitów, to nadali im inne imiona. To nie jest bez znaczenia. Kimże ja jestem? Moi drodzy, to jest jeden rodzaj świadczący o kryzysie tożsamości. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 8. Ewangelia Jana, rozdział 8. I tam werset czytamy od 23. I rzekł, przepraszam, czekam, jeszcze otwieracie, dobrze? 8 rozdział Ewangelii Jana, żeby wszyscy nadążyli śledzić wzrokiem. Czytamy od 23 wersetu. I rzekł do nich, Jezus, do ludzi, którzy z Nim rozmawiali: wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Wtedy pytali go: a kimże ty jesteś? A Jezus odpowiedział im: po co ja w ogóle mówię do was? Widzicie, zdumiewa mnie ten fragment. Po co ja w ogóle do was mówię? Pan Jezus nie miał kryzysu tożsamości. On wiedział, kim jest. Ale ci ludzie mieli kryzys tożsamości. I kryzys tożsamości wyraża się poprzez poniżanie innych. A kimże ty jesteś? Przychodzi brat do brata, żeby mu zwrócić uwagę, napomnieć, a tamten reaguje: a kim ty jesteś, żeby mnie napominać? Kimże ty jesteś? To jest twój kryzys tożsamości. Poniżać drugiego. To jest sztuczne dowartościowanie siebie przez poniżanie drugiego. Nie zdarzyło ci się tak pomyśleć o kimże on jest? Kimże on jest? On ma odwagę mnie przyjść napominać? Kimże on jest? Kimże ty jesteś? To jest świadectwo głębokiego kryzysu tożsamości. Własnej i tego drugiego. Nie wiesz, kim on jest. A to wy nie wiecie, kim ja jestem? Pan Jezus mówi: przecież wam tyle razy się przedstawiłem i wy nie wiecie, kim ja jestem? My wiemy, kim ty jesteś, ale nie zgadzamy się z tobą. My wiemy lepiej. Ja wiem lepiej. I to ja wiem lepiej towarzyszy również człowiekowi, który ma głęboki kryzys tożsamości. Trzecie pytanie, chociaż nie postawione wprost tym zwrotem, ale sprowadzające się Ewangelia Jana, 19 rozdział. Pan Jezus stoi przed władcą Rzymu. I werset 8 i dalej, od 8, w 19 rozdziale Ewangelii Jana, od 8 wersetu czytam. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł. O, czyli coś tam jeszcze w nim zadrgało. I wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: skąd jesteś?
albo kim jesteś? Skąd jesteś? Z Wisły, z Krakowa, z Częstochowy. Ale Jezus nie odpowiedział mu. Rzekł więc Piłat do niego, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Czy ty nie wiesz, kim ja jestem? Wiecie, tego trzeciego pytania tutaj nie ma, ale te dwa pytania są inną formą wyrażającą poczucie wyższości i poniżania drugiego. Czy ty wiesz, kim ja jestem? Nie zapomnij, z kim rozmawiasz. Ja jestem radnym, a ja jestem zaradny. Moi drodzy, to są takie trzy podstawowe objawy kryzysu tożsamości. Kim jesteś? Kim jesteś? I w tym kontekście chcę rozprawić się teraz z bardzo powszechnym, pseudopokornym zdaniem, które tu i ówdzie słyszę, a przez pewien czas, póki nie rozumiałem, również wypowiadałem. Jestem tylko człowiekiem. Jestem tylko człowiekiem. Słyszeliście takie zdanie? Albo o kimś, przecież on jest tylko człowiekiem. Słyszeliście takie zdanie? Wypowiadaliście je na pewno nie jeden raz. Myślicie może tak o sobie. Chcę wam powiedzieć i przekonać, że autorem tego zdania jest sam diabeł. Bowiem w rozmowie z Nikodemem Pan Jezus odkrył warunek wejścia do Królestwa Nieba i wy to znacie, trzeci rozdział Ewangelii Jana, kiedy Nikodem, człowiek z faryzeuszów, przyszedł, dostojnik, przyszedł do Jezusa w nocy i oświadczył, my wiemy, że przyszedłeś od Boga, nie myśl, my wiemy, kim ty jesteś. On w tym momencie wypowiada się w imieniu nie tylko swoim. I wiecie, tak jak to dzisiaj reguły dobrego wychowania każą rozpoczynać rozmowę od komplementowania. Więc Nikodem też rozpoczyna rozmowę z Panem Jezusem od komplementowania. Ale Pan Jezus wchodzi i bezpośrednio trafia w sedno. I mówi, jeszcze wracając do tych komplementów, Nikodem mówi, bo wiemy, że nikt by nie mógł takich cudów czynić, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. No, to miło taką pochwałę usłyszeć. Ale Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Niebios. Wyobrażam sobie, że Nikodem był zaskoczony. Wyobrażam sobie. Bracia i siostry, proszę was o maksimum szczerości. Proszę was, jeśli macie do mnie zaufanie w jakiś sposób współpracujemy w tej chwili. Proszę was, odpowiedzcie mi na pytanie przez uniesienie ręki. Kto z was jest przekonany, że narodził się na nowo? Kto z was ma pewność w sercu, że narodził się na nowo? Bardzo proszę.
Czemu ta nieśmiałość? Zawstydzenie? A ilu z was podjęło decyzję i zostało ochrzczonych przez zanurzenie? Dziękuję. Wiem, Polacy są powściągliwi i za co tam pytający sobie pyta, ja, ale dziękuję. Ale dlaczego o to pytam? Dlatego, moi drodzy, że jeśli chcesz być w Królestwie Bożym, to Pan Jezus powiedział, musisz się na nowo narodzić. Tak powiedział do Nikodema. Bowiem kiedy po raz pierwszy powiedział, jeśli ktokolwiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć królestwa, Nikodem jako uczony człowiek, systematyk, naukowiec pyta, ale wytłumacz mi, Panie Jezu, jakżeż może człowiek się narodzić, będąc stary? Ja już jestem wiekowy. I Jezus odpowiada mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodził z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziła z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Moi kochani, zwrot jestem tylko człowiekiem jest świadectwem, że narodziłeś się tylko raz. I tylko człowiekiem jest każdy, kto tylko raz się narodził. Ale jeśli narodziłeś się po raz drugi, to już nie jesteś tylko człowiekiem. Człowiekiem jesteś nadal. Ale chodzi mi o tą partykułę tylko. Nie jesteś tylko człowiekiem. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Otwórzmy pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Mowa o Panu Jezusie, który przyszedł na świat jako światłość. I od 11 do 13 czytamy, do swej własności przyszedł, ale właśnie Jego nie przyjęli Go. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga, czyli ci, którzy się narodzili po raz drugi. Kim ty jesteś? Jesteś tylko człowiekiem? Jeśli myślisz o sobie, jestem tylko człowiekiem, to znaczy ograniczasz swoje możliwości wyłącznie do ludzkich możliwości. Ale jeśli mając świadomość, że nie przestajesz być człowiekiem, ale stałeś się dzieckiem Króla Wszechświata, to ta tożsamość kształtuje twoje relacje z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Czytałem kiedyś pewne świadectwo z lat powojennych, kiedy pod wpływem rewolucji poprzewracano wszystkie stany, wszystkie kasty, zrównano książąt z niewolnikami i tak dalej. Do pewnej szkoły w Anglii chodził pewien człowiek, pewien nastolatek. I jego wychowawca obserwował go przez długi czas. On zachowywał się zupełnie inaczej. Nie bawił się z innymi chłopcami, nie rozbijał się z nimi, nie używał wulgarnych słów, zachowywał, odstawał od całej grupy swoich rówieśników. Nie wytrzymał i postanowił któregoś dnia wezwać go do swojego biura i zapytać, John, czemu ty nie bawisz się z wszystkimi, nie zachowujesz się tak jak wszyscy twoi koledzy, twoi rówieśnicy? On wyprostował się przed swoim wychowawcą i mówi, proszę pana, ja jestem synem księcia. Czy wiecie, co to znaczy? Tożsamość. Nie przystoi synowi księcia prostackie zachowanie.
Nie przystoi dziecku Bożemu prostackie zachowanie. Nie przystoi. W języku polskim jest takie dość ordynarne przysłowie. Wybaczcie, nieraz zastanawiałem się, czy przystoi go z tego miejsca mówić, ale powiem. Nie przystoi świni czepiec. Jeśli nie wiecie, co to znaczy, to ci, co wiedzą, niech powiedzą tym, co nie wiedzą. Nie przystoi coś dziecku Bożemu. Jak się zachowujesz w swoim domu? Jak traktujesz mężu swoją żonę? Jak traktujesz żono swojego męża? Jak traktujecie dzieci swoich rodziców? Jak rodzice traktujecie swoje dzieci? Jakie są relacje w rodzinach? Boli mnie, kiedy w kościele słyszę to ja i oni. To jest kryzys tożsamości. Kiedy w kościele jest podział na my i oni. Kiedy człowiek odcina się od rodziny. Kiedy postępuje się wedle zwyczaju tego świata, że najlepiej z rodziną wychodzi się na zdjęciu i to stojąc obok. Znacie te przysłowia. To są z obserwacji życia. Dlaczego? Bo brak jest właściwych relacji. Marzy mi się zbór, marzy mi się kościół, w którym bracia stoją ze sobą murem, a nie są tylko stertą poukładanych cegiełek. Wiecie, czym się różni mur od sterty? Nie muszę wam chyba tłumaczyć. Moi drodzy, marzy mi się taki kościół. Taki kościół marzył się Panu Jezusowi, kiedy modlił się, aby oni byli, a diabeł dzisiaj śmieje się w twarz Panu Jezusowi i mówi, popatrz na tych swoich wyznawców chrześcijan, jaką oni stanowią jedność. A teraz diabeł i z drugiej strony inspiruje chrześcijan, twórzcie jedność bez Chrystusa, wokół tego, co was łączy. Mówcie o miłości, miłość nas łączy, nieważne w co wierzysz, ważne, żeby kochać. Prawda potyka się na drodze. Dajcie nam spokój ze świętym izraelskim, zejdźcie z drogi, mówcie nam rzeczy przyjemne, dobre, miłość, miłość. A jak diabeł pięknie dmie w trąbę miłości, aż się można rozpłakać. Kim jesteś? Czy będziesz nadal myślał o sobie, że jesteś tylko człowiekiem? Czy utożsamiasz się z dzieckiem Bożym? I czy ta tożsamość nie będzie miała żadnego wpływu na regulację twoich relacji z sobą samym? Kochasz siebie, bracie, siostro? Kochasz siebie? Tak naprawdę? Kochasz swojego brata? Swoją siostrę? Nie gardzisz nią? To nie jest problem tylko XX wieku. Moim zwyczajem nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał. Nie tak dawno słyszeliśmy tekst wstępny, a zawsze jest to tekst, do którego nawiązuję w kazaniu. Pamiętacie jeszcze, co brat Artur czytał? Dziękuję, niektórzy pamiętają. List Jakuba, rozdział 2. Ten problem mieli chrześcijanie, ten problem mieli ludzie w starożytności również, świadczą o tym cytowane wersety. Ale list Jakuba i apel, którym chcę podsumować dzisiejsze nasze studium. List Jakuba, rozdział 2. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Nie zdarza się wam czynić różnicy? Oceniać, wydawać opinii? A ten dureń, a ten głupek, a ten taki, ale ten to jest ktoś, o ten. Nie zdarza się wam tak? Albo ten ładnie ubrany, a tamten to przychodzi byle jak ubrany.
Chociaż ubiór też świadczy. Twój ubiór świadczy o tobie też. To też jest ważna sprawa. Twoja fryzura świadczy o tobie. Tak. To nie jest takie zupełnie... Wiecie, dzisiaj psycholodzy mówią o tym, że jest to niewerbalna mowa. Niewerbalna, tak zwana mowa ciała. To też mówi. Ale bracia, nie czyńcie różnicy, bo gdy na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach, we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, to jak wy odniesiecie się do jednego i do drugiego? Ano jak? Zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę, powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka gdzieś tam z tyłu w kącie. To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? To jest słowo, które jest wciąż aktualne. Zatem, bracia i siostry, kochana młodzież, ja nie kończę kazania nigdy. Ja go przerywam. Ustępując miejsca boskiemu nauczycielowi Duchowi Świętemu. I chciałbym, abyście wracając do domu, porozmawiali między sobą. Moi drodzy, są sytuacje, gdzie bracia mieszkają przez miece, a 40 lat dzień dobry sobie nie mówią. Gdzie siostry mieszkają w sąsiednich domach, i nie rozmawiają ze sobą, a do tego samego zboru przychodzą, jedna siada w jednym miejscu, druga siada w drugim miejscu. Czy to jest normalne? Takie rzeczy są. Może nie wszyscy mają z tym problem, ale niektórzy tak, a inni mają z innymi rzeczami problem. Dziękuję Boże, że Ty zaadaptowałeś mnie do Twojej rodziny. Że dałeś mi imię. Że dałeś mi tożsamość. I że zachęcasz mnie, abym żył tak, jak przystoi na dziecko Króla Wszechświata. Apostoł Paweł mówi, proszę Was, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie Wasze. Porozmawiajcie o tym. Usiądźcie przed Panem, zapytajcie Boga, Boże, kimże ja jestem? Powiedz mi. W świętej, głębokiej ciszy do mnie się, Panie, skłoń. Amen.